Witam widzów, witam czytelników bieganie.pl. Dzisiaj trochę nietypowa aura. Tutaj za mną tablica, na której coś będę rysował. Trochę się czuję jak teraz wykładowca. I myślę, że wielu producentów butów w podobnej sytuacji, w której ja się teraz znajduję, powiedziały pewnie, że to co pokażą, to jest innowacja zmieniająca zasady gry. Pewnie znacie takie marketingowe, taki język marketingowy, że jeżeli producent wprowadza jakieś nowe buty, to mówi, że to jest game changing innovation. No więc ja może nie powiem, że to jest game changing innovation, ale tak naprawdę mogę powiedzieć śmiało, że to jest niemała innowacja. Od lat na bieganie.pl staraliśmy się znaleźć taką metodologię treningową, która byłaby maksymalnie prosta, jednorodna, spójna, dla wszystkich zrozumiała. To, co mamy w Polsce, wszyscy dobrze znają, czyli WB1, WB2 albo OWB1, OWB2, ogólna wytrzymałość biegowa pierwszego stopnia, ogólna wytrzymałość biegowa drugiego stopnia. W tych skrótach to nie wygląda łatwo, przejrzyście i w sposób taki zrozumiały i otwarty dla początkującego biegacza. To można mieć wrażenie, że trzeba od razu posiąść jakąś solidną wiedzę. W każdym razie jest to jakaś taka wiedza zamknięta wydaje się, dla wyczynu. Znowu w Stanach Zjednoczonych mamy te określenia easy, tempo, interwał, powtórzenia. Ja to już przekładam, tłumaczę na polski. Co też jest nie bardzo zrozumiałe, nie wiadomo dokładnie o co chodzi, póki nie posiądzie się jakiejś wiedzy. To, co my proponujemy, ma być bazowaniem intensywności treningowej, tempa treningowego na teście Coopera. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no przecież jest prosta metoda bazowania intensywności treningowej na tętnie maksymalnym, że przecież polska szkoła WB1, WB2 to jest tak naprawdę bazowanie na tętnie maksymalnym, czy na jakimś tam procencie tętna maksymalnego. Więc ja powiem, że według mnie ta metoda bazowania na tętnie maksymalnym wcale nie jest taka prosta, mimo że uważam, że stosowanie tętna jako narzędzia do monitorowania treningu jest czasami bardzo wskazane. Ale ta metoda niesie z sobą kilka niejasności, w każdym razie więcej niejasności niż niesie z sobą bazowanie ustalania intensywności treningowych na bazie właśnie testu Coopera. Jakie są to niejasności, jeśli chodzi o tętno maksymalne? Pierwsza sprawa, że mówi się, że trzeba wykonać dobry test na tętno maksymalne. No ale od razu zaczyna się debata, jak wykonać ten test. Czy będzie to w ogóle maksymalne tętno, jakie kiedykolwiek uda mi się osiągnąć? Czy będzie to może jakieś, czy muszą być spełnione do tego jakieś specjalne warunki? Pewnie mało kto wie, że to tętno maksymalne, jakie osiągamy, to tak naprawdę powinno być to tętno, które osiągamy w momencie osiągnięcia naszego maksymalnego, naszego pułapu tlenowego. Maksymalny pułap tlenowy to jakieś masło maślane, czyli poziomu VO2 max. Oczywiście bieg powyżej VO2 max nie jest łatwy, dlatego prawdopodobnie to tętno maksymalne, które osiągniemy, będzie bliskie temu tętnu, które powinniśmy osiągnąć na poziomie VO2 max, ale znam przypadki. Skoro ja znam taki przypadek, no to jestem przekonany, że takich, bo to był pierwszy z brzegu przypadek, o którym zaraz wam opowiem. Skoro ja znam taki przypadek zawodnika, którego pierwszego z brzegu zawodnika, sorry Jarek, którego testowaliśmy, no to zakładam, że takich zawodników jest po prostu wiele. Chodzi o to, że przypadek Jarka Gniewka, naszego kolegi biegacza górskiego, był taki, że był to zawodnik tak zdeterminowany, że pomimo osiągnięcia pułapu właśnie maksymalnego pochłaniania tlenu, to on wszedł, był w stanie zmęczyć się jeszcze o 12 uderzeń więcej, czyli jego tętno na poziomie VO2 max to było 185, a on wszedł na 197. Skoro Jarek był w stanie zmęczyć się o 12 uderzeń na minutę więcej, no to jestem przekonany, że są ludzie, którzy prawdopodobnie potrafią się zmęczyć nawet i 30. Dlatego to jest pierwsza taka niejasność, która, czyli tak naprawdę jak wyznaczać to tętno maksymalne i w którym momencie będzie to właściwe tętno maksymalne, prawda? Równie dobrze możemy wziąć przykład z jakichś zawodów, gdzie mija nas zawodnik na ostatnich, powiedzmy, 300-400 metrach, z którym bardzo nie chcemy przegrać i wiemy, że musimy z nim wygrać, no i biegniemy z nim po prostu bardzo długi finisz. Jestem przekonany, że wtedy ta wola zwycięstwa daje nam dodatkowy bodziec do tego, żeby prawdopodobnie już wejść w jakąś taką strefę beztlenową i to, co tam osiągniemy, prawdopodobnie nie jest już naszym tętnem maksymalnym odpowiadającym VO2 max. Ale jest druga sprawa, to są kwestie osobnicze.
Wielu początkujących biegaczy mówi, że kiedy mają biegać na 75% tętna maksymalnego, to najwyżej to, na co ich stać, to jest po prostu żwawy marsz. I że bieg zaczyna się u nich dopiero przy poziomie 80% lub więcej. I że takie tętna 80 czy 85 oni są w stanie utrzymywać długo i komfortowo. Także tutaj wchodzi właśnie ta druga sprawa, ten wpływ dodatkowych czynników, których czasami, no okej, musielibyśmy wziąć pod uwagę tętno spoczynkowe, ale być może jeszcze jakieś inne czynniki, co do których, które naprawdę nie jest łatwo zidentyfikować. Także te dwie cechy, te dwie główne cechy powodują, że no, w przypadku bazowania treningu na tętnie maksymalne mamy dwa czynniki, które uniemożliwiają nam wydawanie takich globalnych rekomendacji, które byłyby zawsze dobre dla każdego. Czyli to od razu zwiększa nam ryzyko błędu, że te nasze rekomendacje treningowe, programy, plany treningowe nie będą wystarczająco dobre, nie będą wystarczająco uniwersalne. Tymczasem w przypadku testu Coopera mamy tak naprawdę tylko jeden warunek konieczny. To jest sporo, no bo to jest 50% mniej. Tym czynnikiem, o którym mówię, jest to, że wielu zawodników nie potrafi się zmęczyć. Chociaż oczywiście, jeśli mówimy o teście na tętno maksymalne, to tam też to jest brane pod uwagę, dlatego że żeby zrobić test na tętno maksymalne, to też trzeba się zmęczyć. A jeżeli zawodnik nie potrafi się zmęczyć, to tak czy inaczej nie wejdzie na to tętno maksymalne. Ale problem z nieumiejętnością zmęczenia jest taki, że mój kolega i trener Krzysiek Janik mówi, że często ma zawodników, którzy biegają już od wielu lat, a którzy, nieważne czy biegną 5 km czy maraton, to zawsze biegną tak samo szybko. Trudno jest powiedzieć, czy w ich przypadku jest to blokada jakaś mentalna związana z obawą o wysokiego poziomu zmęczenia, czy z jakimiś problemami motorycznymi, bo też mieliśmy na naszych obozach taki przypadek kolegi, który nie był w stanie wykonać pewnego ćwiczenia, nie był w stanie dobrze zrobić przebieżki, a dopiero w pewnym momencie, kiedy zrozumiał, że musi ruszyć biodrem, nagle się okazało, że jest w stanie biec szybko, dynamicznie i w ogóle od tego momentu jego bieg wygląda zupełnie inaczej, a on przedtem po prostu nie potrafił szybko biegać. Ten problem być może jest jeszcze innej natury, szczególnie w przypadku biegaczy początkujących, którzy boją się, że mogą sobie coś zrobić, nasłuchali się, że w najlepszym razie zrobią sobie krzywdę, a w najgorszym umrą, że jeżeli się nie przebadają, że potrzebna jest rozgrzewka, rozciąganie, mnóstwo rzeczy, które teraz, że muszą mieć napój izotoniczny, jeżeli nie będą mieli tego wszystkiego, to będzie źle, więc musicie nam uwierzyć, teraz mówię do biegaczy początkujących, że w bieganiu trzeba się czasami męczyć. Tak naprawdę trening biegowy to jest kontrolowane męczenie się. Męczą się zarówno ci wolni, jak i ci bardzo szybcy. Także musimy po prostu, chcemy nauczyć was męczenia w sposób kontrolowany. Zapytacie się mnie teraz, no dobra, to na czym tak naprawdę ma polegać ta rewolucja? Ja, jak pewnie wiecie, jestem zwolennikiem jakby wywodzenia wszystkich koncepcji od tak zwanej krzywej zwalniania. To jest moja własna nazwa, nie ma chyba jakiejś oficjalnej innej nazwy na to na świecie. Chciałem wam narysować, wyobraźmy sobie, że tutaj mamy tempo biegu. O, jakoś słabo rysuję ten master. Tutaj mamy tempo biegu. Na górze mamy wysokie tempo. Mam nadzieję, że widać. Krzywą. A tutaj mamy, na dole mamy niskie tempo. A tutaj mamy czas trwania wysiłku. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tutaj są 2 godziny. Czyli tu jest maksymalny wysiłek dwugodzinny. Czyli powiedzmy, to jest wysiłek, jakim gdybyśmy mieli tutaj zawodnika czołowego maratończyka na świecie, to powiedzmy to byłoby mniej więcej, to w tym rejonie byłby czas, jakim on pokonuje maraton. Tutaj możemy powiedzieć, że to są czasy bardzo krótkie, bardzo krótkich wysiłków i to jest no, sprint, ten najkrótszy wysiłek to jest można powiedzieć 100-metrowy sprint. No i oczywiście każdy z was chyba czuje, że ten 100-metrowy sprint, czy to będzie Usain Bolt, czy to będę ja, czy to będzie dowolny inny zawodnik, dla każdego z was indywidualnie to będzie bardzo duża prędkość. Wyobraźmy sobie, że to będzie gdzieś tutaj. A możemy innym kolorem. Zielony. Natomiast każdy z was czuje, że ta duża prędkość w trakcie 10-sekundowego sprintu będzie znacznie szybsza niż
wasze maksymalne tempo, jakie jesteście w stanie utrzymać przez właśnie na przykład ten czas 2 godzin. Akurat te 2 godziny tutaj dałem za przykład, również możemy dać czas krótszy, dłuższy. Chodziło mi tylko o to, żeby to już był czas dosyć długi jak na bieganie. To jest znacznie wolniej. I teraz podstawowe pytanie jest takie, jak zachowuje się nasze ciało, jak zachowuje się nasze zmęczenie, nasze tempo biegu, w zależności od tego, jak wydłużamy ten czas trwania wysiłku maksymalnego. Tu mamy 2 godziny, tu mamy powiedzmy godzinę. Niech będzie czarny. Tutaj mamy te 10 sekund. I jeżeli byśmy wzięli dowolnego, wytrenowanego zawodnika, oczywiście te krzywe by się wtedy odpowiednio przesuwały, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że krzywa każdego wytrenowanego zawodnika wygląda bardzo podobnie, a mianowicie mniej więcej w taki sposób. Dobra, weźmy zielony kolor. Tutaj jest powolne, powolne przyspieszanie, przyspieszanie i dopiero nagle w tym momencie zaczyna się coś takiego. Tak mniej więcej, a oczywiście tutaj, co wiecie, to nie jest idealny, to jest tak naprawdę tylko pewien model, prawda? Tutaj po grubie, żeby było widać to. To jest pewien model sposobu, w jaki zwalnia każdy wytrenowany zawodnik. O niewytrenowanych zawodnikach za chwilę jeszcze powiem. I co tutaj tak naprawdę widzimy? Widzimy, że w pewnym momencie coś się tutaj dzieje. Tutaj następuje bardzo gwałtowne przyspieszenie. I ciekawą rzeczą jest, że to miejsce, mniej więcej, to jest 12 minut. Czyli czas trwania testu Coopera. Można powiedzieć, że wszystkie dłuższe wysiłki już mają bardzo mocne liniową zależność do testu Coopera. Wszystkie krótsze wysiłki nie, dlatego że tutaj widać, ja nie chcę wchodzić tutaj w żadną fizjologię, ale tutaj po prostu widać po naszych czasach na zawodach, zresztą statystycznie można powiedzieć, że ta krzywa jest wzięta z różnych wyników historycznych, że tutaj zaczyna wchodzić już w grę jakaś inna fizjologia. Ja nie chcę tutaj analizować jaka. Powiedzmy, że to jest fizjologia beztlenowa, ale nie lubię używać różnych fizjologicznych słów, za które potem można, o których trzeba potem dyskutować. Więc to jest najkrótsza tlenowa. Najkrótszy tlenowy wysiłek, który jest bardzo mocno skorelowany ze wszystkimi dłuższymi wysiłkami. Dlatego na podstawie tego tempa, które wyznaczamy w miejscu właśnie, które mamy w czasie 12 minut maksymalnego wysiłku, możemy bardzo dobrze bazować także trening. Jeżeli weźmiemy 75% tego, powiedzmy 73 do 75% tego tempa dla wszystkich zawodników, bez wyjątku, nie będzie tutaj żadnych osobniczych wyłączeń jak w przypadku tętna maksymalnego, będzie to optymalne tempo treningowe w większości waszych treningów. Nieprzypadkowo zresztą to od razu przypomina, że to są poziomy podobne do tętna maksymalnego, dlatego że do poziomu osiągnięcia naszego pułapu tlenowego tętno, prędkość zachowują się liniowo, w związku z czym ta liniowość tutaj nikogo nie powinna dziwić, że te wartości są takie same. 75% tempa z testu Coopera, niektórzy się czasami pytają, jak to policzyć. Za 2 dni, czy już nawet dzisiaj, prawdopodobnie w momencie, kiedy ten film się ukaże, być może będziecie mogli już ściągnąć specjalną aplikację na Androida, która nie tylko, że zrobi z wami ten test, ale też wyznaczy wam odpowiednie intensywności treningowe i też zaproponuje pewne alternatywne środki, jednostki treningowe, które będziecie mogli stosować w treningu. Tam, no myślę, że będziemy ją rozwijali stale i w jakimś momencie pojawią się też nowe, ciekawe, całe bloki przygotowań do pewnych konkretnych zawodów. W tym momencie mamy przygotowania do biegni Warszawo. Na razie jest niestety tylko na Androida, to dlatego, że żeby opublikować aplikację na iPhone'a, trzeba tam to odpowiednio dłużej zgłaszać. Tam jest w ogóle dłuższy proces weryfikacyjny, więc przepraszam iPhone'owców. Sam jestem iPhone'owcem, żeby nie było, że tutaj o moja żona piękna. Żeby nie było tutaj, że ja ściemniam.
Ale no, przepraszam iPhone'owców, sam jestem iPhone'owcem, ale no, musicie zrozumieć, że po prostu musieliśmy tą aplikację dowieść możliwie jak najszybciej, a żeby tak zrobić, no, musieliśmy ją uruchomić na razie tylko na Androida. Oczywiście to jest tylko baza, to jest tylko podstawowy, ten główna jednostka treningowa, która tak naprawdę w przypadku biegaczy długodystansowych jest, to jest 80-85% objętości treningowej. Czasami słyszę takie zarzuty, że przecież ten początkujący biegacz długodystansowy nie jest w stanie wytrzymać długiego czasu z taką intensywnością. No oczywiście, przecież na tym polega trening długodystansowy, że się wydłużamy. Na początku nie jesteśmy w stanie biegać dłużej niż 10 minut, ale to nie znaczy, że powinniśmy używać inne tempo. To jest właściwe tempo, tylko na początku biegamy 10 minut, potem 15, potem 20, wydłużamy się, a w pewnym momencie biegniemy 2 godziny. Także można powiedzieć, że ta rewolucja polega na tym, że przechodzimy do pewnego systemu, który jest nie tylko łatwiejszy z punktu widzenia wyznaczania, bo tak jak wytłumaczyłem, dlaczego jest mniej wątpliwości niż w przypadku oparcia tego treningu o tętno maksymalne, to do tego dochodzi, mi się wydaje, że jeszcze język, że w sposób łatwiejszy jesteśmy komunikować się z biegaczami i wydaje mi się, że będzie to bardziej intuicyjne dla każdego biegacza, który będzie mógł innemu początkującemu biegaczowi wytłumaczyć: słuchaj, jeżeli zaczynasz bieganie, zrób sobie test Coopera, a potem to tempo, którym chcesz robić większość treningów, to będzie 75% tego tempa z testu Coopera. I oczywiście odpowiednio szybsze jednostki powinny być odpowiednio tam 85-80%, to już zresztą w naszej aplikacji czy na stronie będziecie mogli przeczytać. Jeszcze jedną bardzo ważną zaletą naszej metodologii jest to, że ona ma bardzo dobre powiązanie z czasem trwania treningu, czyli bardzo prosty sposób i zrozumiały można pokazać, jaki trening ma, jaki nie ma sensu. Jeżeli powiem Wam, słuchaj, biegaj dzisiaj 20 minut na 100%, czyli w tempie z testu Coopera, no to rozumiem, że to jest niemożliwe, dlatego że test Coopera to jest 12 minut, w związku z czym w tym tempie nie możesz przebiec 20 minut. Namawiam Was oczywiście do dyskusji i zapraszam na wielki test Coopera, który odbędzie się już 3 września na stadionie warszawskiej Agricoli, ale tak naprawdę każdy z Was w całej Polsce czy na całym świecie będzie mógł sobie taki test w oparciu o naszą aplikację przeprowadzić, czy nawet o dowolne inne metody. Ważne, żeby być w stanie zmierzyć pokonywany dystans w ciągu 12 minut. Jeżeli będziecie w stanie zmierzyć dowolnymi innymi metodami, czy przez naszą aplikację, czy przez dowolną inną aplikację, czy przez telefon, czy przez zegarek, jaki dystans pokonujecie w teście Coopera, to możecie ręcznie wprowadzić do naszej aplikacji wyniki z tego testu Coopera i nasza aplikacja obliczy Wam wszystkie, po pierwsze, jednostki intensywności treningowej, a po drugie, rekomendowane jednostki treningowe, które na razie tam w zależności od tego, na jakim jesteście poziomie, jest dosłownie kilka, ale myślę, że na początku też nie ma sensu robić jakiegoś chaosu i bałaganu, który być może niektórych początkujących może wywołać niepokój, że tak dużo jest tych jednostek treningowych i to jest trudne do zrozumienia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i w takim razie mam nadzieję, że z częścią z Was widzimy się na teście Coopera 3 września. Dziękuję i do zobaczenia.